Cześć, z tej strony Marcin ze smarttravels.pl. Jestem akurat teraz w Gambii, ale nie tego dotyczył będzie ten filmik, chociaż jeżeli Wam się spodoba ogólnie ta forma, być może będę nagrywał też filmiki z podróży. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na często zadawane mi pytanie, kiedy najlepiej planować wakacje, czy kiedy najlepiej kupić daną ofertę. Odpowiedź na to pytanie oczywiście zależy zarówno od czynników po Waszej stronie, jak i od czynników po stronie danej oferty organizatora czy kraju. Należy sobie zdać sprawę z tego, że mamy generalnie mówiąc do czynienia z dwoma typami ofert. Wszystkie oferty przygotowywane sobie indywidualnie, jak i coraz większa część nawet ofert przygotowywanych przez typowe biura podróży, są to oferty dynamiczne. Polega to na tym, że ja czy biura podróży składamy w całość loty, hotele, transfery. W moim wypadku są to jeszcze samochody i ewentualnie inne atrakcje. Loty są tanimi liniami, a hotele są po prostu rezerwowane w momencie, kiedy dany klient się zdecyduje na ofertę. W tym wypadku biuro podróży nie ma żadnego tutaj ciśnienia na to, żeby dane miejsca sprzedać, bo nie ma tych lotów kupionych z góry, ani też hoteli zakontraktowanych i opłaconych wcześniej. Więc tutaj nie ma żadnego pola do pojawienia się oferty last minute. Co więcej, wszystko uzależnione jest właśnie od lotów tanimi liniami i od cen hoteli. I tu należy wiedzieć, że jeżeli chodzi o loty tanimi liniami, to te drożeją im bliżej wylotu. Jeżeli jest to sezon, to praktycznie miesiąc przed cena będzie już tylko rosła i rosła. Bo zauważmy dwie rzeczy. Lecimy Ryanairem czy inną tanią linią gdziekolwiek, kiedykolwiek. Zawsze samolot jest praktycznie pełny. Bo tak jest. Druga sprawa. Praktycznie zawsze są jeszcze miejsca w samolocie do kupienia, powiedzmy, dzień, dwa przed. No więc łącząc te dwa wnioski, ogólnie polityka cenowa, polityka sprzedaży tanich nie polega na tym, by sprzedać każde miejsce w tak wysokiej cenie, jaką tylko uda się osiągnąć. Więc jeżeli do wylotu zostały 2 tygodnie, a w samolocie zostało 15 miejsc, to linia lotnicza, kompletnie skomplikowany bardzo system, który ustala ceny, które jak wiemy mogą się zmieniać nawet kilka razy dziennie, nie zależy tutaj linii, żeby sprzedać te 15 miejsc jak najszybciej, tylko żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej pieniędzy. Więc bywa, że dzień przed wylotem lot, który kosztował kiedyś tam w okresie, kiedy był najtańszy, kosztował powiedzmy 300 zł, dzień przed wylotem może kosztować 1500 zł. Więc im bliżej wylotu, tym prawie zawsze lot tanią linią jest droższy. Oczywiście też nie ma co przesadzać i kupować lot w momencie, kiedy tylko się pojawia, czyli w zależności od klasy pół roku przed to jest tak standardowo, powiedzmy, ale czasami na takich klasach popularnych lot są do kupienia już roku przed. To akurat wtedy przede wszystkim w ogóle nie wszystkie loty jeszcze są dostępne, a po drugie ta cena, o której zaczyna się sprzedaż zazwyczaj, faktycznie jest wysoka, więc też nie ma co przesadzać drugą stronę. Ale uważam, tak 3-4-5-miesięczne wyprzedzenie przy kupnie lotu jest takie pożądane. Więc tanie loty drożeją, a wraz z nimi oczywiście drożeje cała oferta. I druga sprawa, z której, jak mam wrażenie, mało osób zdaje sobie sprawę i to źle. Niektórzy polują na lot, sprawdzają, czy podrożeje, czy potanieje 50 zł, a może 100. Oczywiście rozumiem, sam tak też robię. Ale trzeba mieć też na uwadze to, że przy wakacjach typu tygodniowych w hotelu z wyżywieniem to i tym bardziej, w momencie kiedy my polujemy na 50 zł obniżki na cenie lotu, hotele w tym czasie drożeją nam czasami o setki euro i z tego jakoś już ludzie sobie zazwyczaj sprawy nie zdają. A tak jest, podobnie w hotelu. Jeżeli hotel się zapełnia, to jego cena po prostu rośnie, bo celem hotelu jest wygenerowanie jak największego zysku, a nie za wszelką cenę sprzedanie wszystkich pokojów. Więc hotele im bliżej terminu przyjazdu, tym są droższe zazwyczaj i zapełniają się. Więc niektóre hotele po prostu odpadają, nie ma miejsc, koniec sprzedaży.
Dlatego też z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli wyślę komuś ofertę, a ta osoba odezwie się za miesiąc, dwa, no to w najlepszym wypadku cena jest ta sama, ale jeżeli się zmieniła, to tylko na gorsze, tylko jest drożej, bo podrożał lot, bo podrożał hotel lub hotel się zapełnił. Więc jeżeli chodzi o tego typu oferty, no to nie, no tutaj nie ma last minute, a kierunki, w jakich możliwe są do złożenia tego typu oferty, jakie ja składam, czy też niektórych biura podróży, są to na przykład Hiszpania, łącznie z Wyspami Kanaryjskimi, Malta, tam praktycznie latają tylko tanie linie lotnicze, także dla biur podróży. Hiszpania i Malta są takie modelowe przykłady. Południowa Portugalia też, czyli wybrzeże Algarve. Tak, tam też jest coraz więcej połączeń. Madeira nie. No i dobrze, i drugi typ oferty. Drugi typ oferty są to klasyczne oferty, takie jak były lata temu i do dzisiaj są w kierunkach typu Grecja, Bułgaria, Turcja, Egipt, Tunezja. To są oferty, gdzie linia, gdzie biuro podróży po prostu czarteruje samolot w całości samo, bądź z innymi biurami podróży czarteruje samolot, więc ma już miejsca kupione. I tak zależy im, żeby te miejsca sprzedać, żeby w oparciu o te miejsca sprzedać wycieczki. No i tutaj tak, tutaj jest szansa na last minute, bo jeżeli jest tylko kilka dni do wylotu, a jeszcze jest wiele miejsc w samolocie, no to tak, jest obniżka ceny. I podobnie z hotelami, jeżeli są one zakontraktowane, będą musiały zostać opłacone, a nie mają obłożenia, no to byłaby strata dla biura podróży, dlatego tak, tutaj jest możliwe last minute. Z tym, że pamiętajmy o tym, że last minute często to nie jest cena taka, jak powinna być, ile to naprawdę kosztuje, a tak to biuro podróży chce zarobić nie wiadomo ile, sprzedaje za 3,5 tysiąca, a potem da się kupić za 1500. No nie, to nie jest normalna cena, to nawet nie jest po kosztach, to jest po prostu minimalizacja straty, że tak byłaby strata równa cenie biletu lotniczego, cenie miejsca w samolocie plus cenie pokoju hotelowego, no a tak cokolwiek się uda odzyskać i sprzedać tą ofertę taniej. Więc to nie jest normalna cena, to jest po prostu, też nie jest po kosztach, to jest po prostu minimalizacja strat przez biuro podróży. Z tym, że pamiętajmy last minute, kiedy można liczyć? No przede wszystkim no w sezonie jest oczywiście no dużo ciężej z ofertami last minute, o tym należy też także pamiętać. Zazwyczaj, tak jak ja to robiłem, no dobra oferta last minute nie pojawia się miesiąc wcześniej, jak niektórzy liczą miesiąc wcześniej na last minute, tylko często mniej niż dobę przed wylotem. Dwa dni przed wylotem to już jest bardzo dobrze, ale to rzadkość. Ja kilka razy korzystałem z ofert last minute, a tak, bo też się sami opłaca, ale pamiętajmy, że jest to mniej niż doba przed wylotem, więc jeżeli chcemy mieć i last minute i super wygodnie, żeby się spakować przez tydzień, no to nie, no to zapomnijmy. Kolejna sprawa, która zależy tutaj od nas. Jeżeli mamy urlop dokładnie tygodniowy, od poniedziałku do piątku plus weekend, no i szukamy oferty na tydzień, no to praktycznie mamy tylko dwa dni, żeby wylecieć, sobotę, niedzielę. No bo jeżeli już będzie później, no to zahaczymy o kolejny tydzień, kiedy nie ma urlopu. Więc przede wszystkim rozkład lotów. W ogóle tych lotów w sobotę i niedzielę może nie być. Mogą one być w inne dni tygodnia, typu poniedziałek, środa. Tych lotów po prostu może nie być, a nawet jeżeli są, no to no nie jest takie pewne i oczywiste, że to last minute pojawi się akurat wtedy i że nam uda je się kupić. Trzeba więc być otwartym na różne kierunki, na różne lotniska wylotu, gotowym na to, by spakować się w ciągu kilku, 12 godzin. No i też być gotowym na to, że to zazwyczaj są kierunki typu Grecja, Turcja, Tunezja, no Hiszpania dużo, dużo ciężej, Portugalia też dużo ciężej, bo tam oferta jest mniejsza, rynek jest mniejszy, więc rzadziej zdarzają się takie spektakularne nadwyżki miejsc w samolocie czy w hotelach, dlatego o te oferty last minute jest tam ciężej. Chyba wszystko na ten temat. Jeżeli podobało się Wam to wideo, zachęcam do lajkowania, udostępniania, komentowania. Można też zadawać pytania. Chętnie na nie odpowiem. Zapraszam na moją stronę smarttravels.pl, gdzie znajdziecie
relacji z moich podróży, a także kilka bardzo przydatnych poradników, które są naprawdę wartościowe. Nie jest to truizm, jak czasami czyta się takie artykuły wakacyjne w różnych takich zwykłych gazetach. Zapraszam także do śledzenia mojego Instagrama i Facebooka. Do zobaczenia.